Siemaneczko, to Szakal z tej strony. Witam Cię w szybkich rozpakach, quick unboxingach i tak dalej. Teraz weźmiemy na warsztat zasilacz. Tani, mały, aczkolwiek modularny, z mocną dwunastką, praktycznie sprawność porównywalna do goldów. Jeśli chcesz coś skomentować, poczytaj, tak jak wspomniałem, najpierw, bo zasilacz jest naprawdę w swojej cenie może nie najlepszy, ale bardzo dobry i przede wszystkim był. Znowu. Nic nie zaklejone. Nie musimy rwać palców. Ach, przepraszam. Przepraszam. Jeśli ktoś by chciał, to jeśli nie pokazałem wcześniej, tu jest kod producenta. Tu jakieś wykresiki. Opisiki, ilość wtyczek na pudełku. Coś tu jeszcze ważnego gdzieś tutaj. Można sobie zobaczyć. I to wszystko. Zaglądamy do środeczka. Tak. Warranty guide. Czyli informacje gwarancyjne, a tu ważne informacje bezpieczeństwa. Harmonika, jak zwykle. Dobra. Kabelek zasilający sztuk raz. Kabelków PCI-owych, SAT-owych, Molexowych, dyskietkowych i tak dalej. Parę zapakowanych prawie hermetycznie, gdyby nie te dziurki oddychania. Tutaj znowu, a przepraszam, zaciski i śrubki. I znowu kuszenie. Zjedz kulkę, kulka zjadzie. Zasilanie do płyty, łyska czwórka, ósemka. A, czyli jednak będziemy musieli coś ściąć. Chodź tu, a może nożyczkami sobie poradzimy. Chlast. Damy radę? A, to jest takie, myślałem, że tylko zawinięta, to jest cały domek zrobiony dla zasilacza. No proszę, oj, pstryka, a mówiłem, obiecywałem, że będzie ostatni raz. A niestety był jeszcze raz. Znowu, kulka temptation. Modularność tego zasilacza, no cóż. Nie jest za duża, ale daje radę. O, tu parametry. Kulerek, naklejka, do zerwania oczywiście. Znaczy folika do zerwania, naklejka, nie? Logo, lekki. A nie, wcale nie taki lekki. Parę waż. Swoje waż. To, co trzeba. No i to by było na tyle. Możemy go tutaj położyć, bo zaraz już będziemy się brać za składanie maszynki. To by było na tyle, jeśli chodzi o unboxing tego zasilacza małego, ale dobrego i przede wszystkim taniego. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za chwilę. Cześć.